Pojawiliśmy się dziś w bardzo ważnym miejscu dla mieszkańców Warszawy i nie tylko. W katedrze przy ulicy Długiej 13 na 15 jest z nami biskup Józef Guzdek. Księże biskupie, ksiądz jest głównym inicjatorem, pomysłodawcą odnowienia, powstania na nowo tej wspaniałej katedry i domu biskupów. Proszę nam powiedzieć, jaki jest sens misyjny dzisiaj, aby Odnawiać katedry, aby były takim nowym miejscem spotkań ludzi z Bogiem. Katedra polowa, w której stoimy, była już wielokrotnie odnawiana. Najpierw, kiedy utworzono w 1919 roku ordynariat polowy w Polsce, potem po wojnie, ponieważ została bardzo zniszczona, kiedy odnowiono ordynariat polowy w 1991 roku. Arcybiskup Głódź, pierwszy biskup polowy w powojennej historii Polski, również odnowił katedrę.